Dziś pokażę Wam, jak należy przygotować sadzonki hortensji bukietowej. Będziemy potrzebować do tego oczywiście gałązki hortensji bukietowej, grubości mniej więcej ołówka, czyli tak jak tutaj widać, to jest grubość mniej więcej ołówka tak naprawdę. Wszystko dobrze widać, mam nadzieję. I nasze sadzonki przygotowujemy w bardzo prosty sposób, czyli najlepiej, żeby sadzonki były dwu-trzyoczkowe, czyli przycinamy pod pierwszym oczkiem, tak jak tutaj widać, tu jest pierwsza para oczek, tu jest druga para oczek, a tu jest trzecia para oczek i nad trzecią parą oczek ja tnę lekko ukośnie nasz patyczek, tak to nazwę. No i on wygląda w ten sposób, tak? Czyli są trzy oczka na naszym patyku hortensji, tak to nazwijmy. I nie wiem, czy tutaj widać, ale tutaj są takie małe, białe plamki i z tych miejsc prawdopodobnie powyrastają korzenie. I jeżeli chcemy rozmnożyć sobie taką hortensję, no to musimy zadbać przede wszystkim o to, żeby to i to oczko, ja przeważnie dwa oczka i aż potąd umieścić w ziemi, czyli aż potąd umieszczamy w ziemi, może tak będzie lepiej widać, jeżeli pokażę w ten sposób, potąd umieszczamy naszą hortensję w ziemi, a to po to, że na tym pędzie będzie właśnie z tego i z tego oczka większe prawdopodobieństwo, że wypuści nam właśnie korzenie. I zostawiamy tylko jedno miejsce u góry, czyli tylko tutaj zostawiamy u góry. A co należy pamiętać, żeby te hortensje nam się przyjęły? Jakie jest największe takie prawdopodobieństwo, że one się przyjmą? Muszą być przede wszystkim w półcieniu. No i muszą być od czasu do czasu podlewane. I najlepiej, żeby na przykład rosły pomiędzy innymi krzewami, tak żeby miały właśnie lekki półcień, żeby miały wilgoć przede wszystkim. Jest szansa, że z tych oczek właśnie powypuszczają pędy, a tutaj powypuszczają nam korzenie. Więc tak naprawdę rozmnażanie hortensji bukietowej jest bardzo proste, więc ja polecam każdemu, jeżeli macie u siebie w ogrodzie. A te pędy po prostu idą do wyrzucenia, bo one są tak naprawdę niepotrzebne. Z tych jeszcze można zrobić sadzonki, jakbyśmy się uparli, czyli tutaj tniemy, tutaj lekko pod skosem tniemy. I również mamy jeszcze jedną ładną sadzonkę, co zresztą tutaj widać. Mam nadzieję, że ten krótki poradnik Wam pomógł. Jeżeli tak, to oczywiście zachęcam do zostawiania kciuków w górę i zapraszam do subskrypcji mojego kanału.